Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Uczniowie Kościerskiej Szóstki walczą o plac zabaw, który miałby zostać wybudowany na terenie szkoły i dostępny dla wszystkich mieszkańców. Szkoła podstawowa nr 6 w Kościerzynie dzięki staraniom swoich uczniów znalazła się w grupie szkół z 40 miast, które mają szansę ubiegać się o nowe podwórko ufundowane przez Nivea. Szkoła nie walczy o podwórko dla siebie. To ma być podwórko, z którego będą korzystać wszyscy mieszkańcy Kościerzyna, a przede wszystkim dzieci tych mieszkańców Kościerzyny. Wprawdzie szóstka jest wyposażona w infrastrukturę sportową i to bardzo bogatą, natomiast oferty dla dzieci najmłodszych w zasadzie brakuje. Dlatego może być olbrzymim nakładem pracy naszych nauczycieli, ale także uczniów, którzy uczestniczyli w przygotowaniu filmiku reklamowego, który znalazł uznanie organizatora, czyli Nivei. Znaleźliśmy się w grupie 40 miast w Polsce, liczących od 20 do 60 tysięcy mieszkańców, którzy mają prawo ubiegać się o zamontowanie czy zorganizowanie takiego podwórka Nivea na swoim terenie. Dlatego bardzo prosimy o głosy mieszkańców Kościerzyny. To podwórko będzie ogólnodostępne. Będą mogli z niego korzystać nie tylko mieszkańcy Kościerzyny, ale także okolic. Do godziny 20, zgodnie z tym, o czym mówi regulamin konkursu, każdy, kto będzie miał ochotę, może na teren podwórka wejść. Plac zabaw, o który ubiegają się uczniowie szóstki, jest bardzo niekonwencjonalny. Plac zabaw Nivea składa się z takich zestawów ogólnorozwojowych, z planetarium, z wszelkiego rodzaju takich zabaw, które są potrzebne dla dzieci w tym wieku, w którym właśnie uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu. Także na plakacie dokładnie taki plac zabaw będzie wyglądał tak jak na plakacie. Tak jak oglądaliśmy, jak są w innych szkołach, które już wygrały to podwórko Nivea, to ten plac zabaw dokładnie wygląda tak jak na tym plakacie. Czyli wszystko, ściany wspinaczkowe, wszystkie rzeczy, które dzieci lubią się na nich bawić, także wszystko na tym placu ma być. Aby pomóc dzieciom i mieszkańcom w wygraniu wyposażenia ogólnodostępnego placu zabaw, wystarczy raz dziennie zagłosować na stronie internetowej, której adres podajemy poniżej. Z okazji Święta Flagi Narodowej z Placu Targowego w Kościerzynie wyruszył biało-czerwony rajd rowerowy. 2 maja odbył się zaplanowany rajd rowerowy z okazji Dnia Flagi. Uczestnicy przejechali z Placu Targowego na Kościerski Rynek. Pogoda, choć nie najlepsza, nie przeszkodziła, a to ze względu na szczególną motywację. Ponieważ chciałbym w dzieciach zaszczepić patriotyzm i myślę, że takie akcje już od małego dadzą skutek w przyszłości. Polska flaga jest bardzo istotna, zarówno dla młodych ludzi, jak i starszych ludzi. To jest symbol polskości, to jest symbol nas jako Polaków i bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo dumni, że jest jej pełno teraz na rynku w Kościerzynie i powinno jej być coraz więcej. Ponadto tego dnia na Kościerskim Rynku swoje występy artystyczne zaprezentowali także uczniowie prywatnej szkoły podstawowej Prymus. Jak co roku, w dzień upamiętniający uchwalenie konstytucji, samorządowcy i przedstawiciele organizacji złożyli kwiaty pod pomnikiem twórcy hymnu narodowego. Jak co roku, 3 maja, Kościerzyna uczciła święto konstytucji. Oficjalne uroczystości odbyły się przy pomniku Józefa Wybickiego. Niestety w tym roku pogoda nie dopisała. Na placu przed pomnikiem zebrali się samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i szkół oraz delegacje związków i stowarzyszeń. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem twórcy hymnu Rzeczypospolitej, orkiestra Begama poprowadziła korowód do kościoła Świętej Trójcy, gdzie odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Dzisiejsza 228. rocznica uchwalenia konstytucji skłania nas do refleksji i zadumy. Każdy Polak musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zależy mu na ojczystym kraju, na tradycji, na dokonaniach naszych przodków, kulturze i patriotyzmie. Czy w głębi serca każdego z nas tkwi miłość do ojczyzny bez względu na jej trudności i problemy? Czy wykazujemy determinację w tym, aby przekazać młodemu pokoleniu należytą wiedzę i prawdę o naszej ojczyźnie? O dokonaniach wszystkich ludzi bez względu na przynależność polityczną, którym zależało na Polsce. Czy każdy z nas korzystał ze wskazań wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II, że wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać, trzeba ją stale zdobywać i tworzyć. Jako naród mamy szansę trwać przez dalsze wieki, jeśli wszyscy
wszystkim nam zależeć będzie na rozwoju Polski, na rozwoju każdego skrawka ziemi, na którym żyjemy. Od uchwalenia Konstytucji 3 maja minęło w tym roku 228 lat. Była to pierwsza pisana konstytucja w Europie i druga po amerykańskiej na świecie. Konstytucja 3 maja obowiązywała zaledwie przez nieco ponad rok, ale wciąż pozostaje symbolem odpowiedzialności za kraj i polskiego dążenia do suwerenności. 3 maja podczas pikniku patriotycznego w towarzystwie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego tradycyjnie już odbyło się strzelanie do kura. Tradycyjnie, po oficjalnych uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, nadszedł czas na zabawę. Na terenie Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica odbył się piknik patriotyczny. Wydarzenie to przyciągnęło zarówno dzieci i dorosłych, a jego organizatorzy zadbali o to, by niczego im nie zabrakło. Zawsze odbywało się 3 maja po mszy świętej, tak jak i dzisiaj, strzelanie Bractwa Kurkowego. I Bractwo Kurkowe przeprowadza dzisiaj takie strzelanie. Co prawda wtedy grochówkę fundowała Obrona Narodowa z Garczyna. Dzisiaj to Kościerski Dom Kultury, który reprezentuje. Ale zawsze był też burmistrz, pewno się za chwilę pojawi. Byli wszyscy mieszkańcy, którzy w ten sposób uczestniczyli w bardzo ważnym wydarzeniu sakralno-obywatelskim, no bo tak to trzeba nazwać. Było zawsze trochę konkursów, była muzyka i tak będzie dzisiaj. Jest z nami Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który przeprowadzi zabawy z dziećmi oraz konkursy sportowe. Część już się rozpoczęła, ale tak powoli liczymy, że zrobi się też cieplej. Dlatego, że jest to trzeci dzień naszej majówki i trzeci dzień marzniemy. Tegoroczny piknik, właściwie jak żaden poprzedni, nie mógłby się odbyć bez obecności członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i tradycyjnego już strzelania do kura. Jesteśmy po raz kolejny na pikniku. Nie mogłoby być inaczej, gdyby Bractwo Kurkowe nie było łącznie z mieszkańcami miasta. To jest 11 rok reaktywacji i pewnie nie 11, ale 10 rok bytności tutaj. Dzisiaj będziemy strzelać do kura. To strzelanie do kura jest przeznaczone właściwie nie dla członków Bractwa, a dla wszystkich mieszkańców, i to tych dorosłych, i tych mniejszych. Wszyscy będą mogli wziąć udział. Dla mniejszych nagrody pocieszenia w formie lizaków, a dla tego, który strąci tego kura, czy to będzie młodsza, czy starsza osoba, nagrodą będzie właśnie ten kur, którego będzie mógł zabrać do domu. Kur co prawda trzymał się twardo, ale w końcu padł. I to wcale nie z wrażenia. Ponad 500 uczniów z kościerskich szkół powiatowych przystąpiło w tym roku do egzaminu dojrzałości. Za nami drugi dzień zmagań uczniów szkół średnich z egzaminem maturalnym. Po języku polskim przyszła kolej na królową nauk – matematykę. W tym roku do matury przystąpiło ponad 500 uczniów z kościerskich szkół. Zawitaliśmy do jednej z nich, by zapytać o stopień ich przygotowania. Jaki jest poziom przygotowania, to się na pewno okaże. My mamy nadzieję, że jest ogromny i że będą same sukcesy. Wczoraj zdawało 155 osób, dzisiaj 159 i w takich granicach te podstawowe egzaminy u nas przebiegają. Z min tegorocznych absolwentów ciężko było wyczytać, który z przedmiotów sprawił im większą trudność. Jak się okazało, zdania jak zwykle są podzielone. Dla mnie matematyka, bo ja jestem humanistą. Polski dla mnie trudniejszy. Dlaczego? Co sprawiło największy problem? Największy problem – rozprawka. Bez względu na to, jak bardzo różnią się zdania uczniów, za wszystkich trzymamy kciuki. Dyrektorzy szkół, w których odbywał się egzamin maturalny, mieli powody do niepokoju. Na ich skrzynki mailowe trafiły informacje o zagrożeniu bombowym w ich placówkach. Kilkuset uczniów stojących przed szkołami z obawą o to, czy odbędzie się zaplanowany egzamin maturalny z matematyki. Taki obraz mogliśmy dostrzec o poranku 7 maja. W nocy na skrzynki mailowe trzech szkół średnich wpłynęły wiadomości o zagrożeniu wynikającym z rzekomego podłożenia w tych placówkach ładunków wybuchowych. W budowlance, ekonomiku i liceum ogólnokształcącym wszczęto alarm bombowy. Do szkół przybyli funkcjonariusze Straży Pożarnej i Policji, którzy zajęli się dokładnym sprawdzeniem placówek. Dotychczas wszystko wskazuje na fałszywy alarm, a dzisiejszy egzamin odbył się bez przeszkód. W
Szkole Podstawowej nr 3 w Kościerzynie odbył się etap przesłuchań konkursu do hymnu. Uczniowie, jako jedyni reprezentanci naszego miasta, odśpiewali hymn narodowy na 300 głosów. Startowała druga edycja konkursu dla szkół podstawowych organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jako jedyna z kościerskich szkół do konkursu zgłosiła się Szkoła Podstawowa nr 3, której uczniowie w grupie liczącej ponad 300 osób przed specjalną komisją odśpiewali hymn narodowy i dwie wybrane przez siebie pieśni hymniczne. No, dzisiaj jest druga transza, mówiąc kolokwialnie, projektu Ministerstwa i Narodowego Centrum Kultury, tak zwanego do hymnu. W pierwszej transzy brało udział 300 chórów, w drugiej również 300 na prawie 9 tysięcy szkół podstawowych w Polsce. To jest olbrzymia ilość. Chodziło o to, że każdy miał szansę zgłosić się, żeby przygotować 3 pieśni hymniczne z 10, które przygotowało specjalne jury przy Narodowym Centrum Kultury. Państwa szkoła w Kościerzynie, jako jedyna z tej kościerskich szkół, że tak powiem, zgłosiła się do tego, powiedzmy, projektu. No i przyjechaliśmy posłuchać, żeby ocenić, oczywiście odpowiednio wypunktować, no i przyznać jakieś tam nagrody. Ponieważ to jest cała Polska, to jest 300 szkół, a nagrody są tylko 3, więc na pewno będzie wielki ścisk w czołówce, no ale nigdy nie należy tracić nadziei. Wierzymy, że naszym reprezentantom uda się zakwalifikować do dalszej części konkursu. Tymczasem na wyniki tego etapu musimy poczekać aż do 11 czerwca. Lepiej późno niż wcale. Tak można podsumować ostatnią grę szczypiornistek z klubu UKS-PCM Kościerzyna, które w sobotę zaliczyły drugie zwycięstwo z rzędu, pokonując na własnym terenie KPR Jelenia Góra. Na przedostatnie w tym sezonie miejsce w tabeli UKS nie ma już szans. Jednak jego zawodniczki nie poddają się i walczą do samego końca. Po wygranej w wielkim stylu z Ruchem Chorzów, rywalami drużyny z Kaszub był KPR Jelenia Góra. Początek meczu był bardzo dynamiczny, gdy w 6 minucie trafiła Alicja Pękala. Na tablicy wyników było już 5-1 dla gospodyń. Do samego końca pierwszej części spotkania wyraźnie dominował zespół z Kościerzyny. Na minutę przed przerwą piłkę do bramki skierowała Aleksandra Dorsz, ustanawiając tym samym wynik 18-12 dla UKS-u. Jednak piłkarki z Dolnego Śląska nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa, w drugiej połowie poprawiając swoją grę w ofensywie. Doskonała gra w ataku Aleksandry Oreszczuk i bramki rzucone przez Sabinę Kobzar oraz Aleksandrę Tomczyk sprawiły, że w 35 minucie był już remis po 18. Od tego momentu UKS-PCM ani przez chwilę nie pozwolił wyjść rywalkom na prowadzenie. Na 4 minuty przed końcem, po 2 trafieniach z rzędu, Kaszubki wyszły na prowadzenie 30-27. Wiem, że najważniejszą rzeczą, jaka dla nas teraz jest, pokazać się z dobrej strony. Po tych meczach, jak one grają, widać, jak im zależy, żeby dalej była ta liga super zawodowa, żeby zaufali samorządowcy, miasto, gmina, powiat, pomorskie, bo przecież będziemy jedyną drużyną. Dwie drużyny z Gdańska i Gdyni, przypominam, że już ich nie ma, a sporo młodzieży, olimpiada młodzieży, złoto, teraz w półfinale Pucharu Polski jesteśmy w młodzieżówce i myślę, że mamy dla kogo mieć tą Superligę zawodową, dlatego że sporo jest tych zawodniczek, które chciałyby w przyszłości grać. Rozbudowaliśmy tą piramidę, ma ona dużą podstawę i bardzo proszę o wsparcie tych, którzy chcieliby nam pomóc. Dziękuję wszystkim tym, którzy kibicują, nie tylko tym, którzy przychodzą, ale dużo jest. Dzisiaj nawet w ten weekend było bardzo dużo kibiców, ale doping był taki, jakby to była hala arena przy parutysięcznej widowni i bardzo za to dziękuję, bo dziewczynom na pewno dzisiaj było to potrzebne. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 31-29 dla miejscowych, którzy mają dzięki temu 10 punktów.
wydarzeniach to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na program 15 minut, którego gościem jest komendant Straży Miejskiej w Kościerzynie Tomasz Smuczyński. Do zobaczenia.